414 milionów wyniesie Fundusz Dróg Lokalnych w województwie podlaskim. To pieniądze długo wyczekiwane przez samorządy powiatowe i gminne. To rewolucyjny ruch w zakresie wspomagania rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, uważa wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Identyczną niemal opinię wypowiada starosta suwalski, który od dawna czekał na pojawienie się możliwości uzyskania dofinansowania budowy powiatowych dróg. Od kilku dni jego kalendarz jest wypełniony spotkaniami z gminnymi samorządowcami, podczas których ustalane są realne potrzeby. Jak wskazał nam Witold Kowalewski, jedyna wąska brama to niezbędny wkład własny. Z funduszu można dostać od 50 do 80% potrzebnych środków. Pozostałe pieniądze trzeba wyjąć z kasy samorządu. W 2019 roku podlaskie samorządy mogą dostać na budowę, przebudowę i remonty dróg gminnych i powiatowych 332 miliony. To naprawdę duża kwota. O skali flagowego programu rządu świadczy m.in. wynik porównania wydatków drogowych z roku 2015, kiedy to w drogi lokalne zainwestowano nieco ponad 56 milionów. Wartość tegorocznego funduszu jest niemal sześciokrotnie wyższa. Rząd deklaruje, że w ciągu 10 lat na drogi lokalne wyasygnuje 36 miliardów złotych. Gminy i powiaty mogą składać wnioski do 12 kwietnia 2019 roku. Na etapie składania wniosku nie jest wymagana nawet dokumentacja techniczna inwestycji, ale w chwili podpisywania umów, jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki, konieczne już będzie posiadanie decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę lub remont. Bez tego dokumentu umowa nie zostanie zawarta, a inwestycja, mówiąc kolokwialnie, spadnie z listy. Prezydent Suwałk widzi w programie jeszcze jeden problem – niezwykle napięte terminy. Zastraszająco mało czasu jest, bo to wszystko mamy zaraz kwiecień, chyba 12 kwietnia składa się wnioski. Później trzeba będzie pewnie kilka tygodni poczekać na rozstrzygnięcie. Później trzeba wyłonić wykonawcę i to wszystko w tym roku zrobić. To naprawdę jest rekord świata.